Hi, sweeties. Jeszcze tak na wstępie, dosyć niepostrzeżenie przychodzę z informacją totalnie przedpremierową dla osób, które oglądają ten filmik dosyć wcześnie. Na Instagramie jeszcze będę mówiła o tym szerzej, ale będzie podcast. Będzie podcast. Więcej będę mówiła o tym na Instagramie, jak już przed sekundą mówiłam, także odsyłam do obserwowania mnie tam i czekania na nowiny. Dzisiaj porozmawiamy sobie o skokach kwantowych, ale nie takich skokach kwantowych typowo znanych z fizyki kwantowej, chociaż z fizyką kwantową te skoki kwantowe, o których dzisiaj powiemy, też mają dużo wspólnego. Natomiast porozmawiamy sobie o tak zwanych skokach kwantowych świadomości. W momencie, kiedy zapytałam się raz na Instagramie o skoki kwantowe właśnie, to spora część osób odpowiedziała, że nie ma pojęcia, co to jest. Także oto przychodzę cała na biało, dosłownie, z odpowiedzią na to pytanie. Bardzo popularny przykład, który się podaje w momencie tłumaczenia, czym są skoki kwantowe, takie nie w kwestii świadomości, tylko w kwestii po prostu skoków kwantowych, jest to przykład z piłką. W momencie, kiedy na przykład odbijasz piłkę, czy wrzucasz piłkę do kosza, jak grasz w koszykówkę, no to ty grając w to, odbijając tą piłkę i wrzucając ją później do kosza, ty widzisz tor jej lotu, co nie? Widzisz, że ona najpierw jest w twoich rękach, odbija się od ziemi, później leci w powietrzu i wpada do kosza. Albo nie wpada do kosza. Widzisz tor jej lotu. Skok kwantowy jest w momencie, kiedy ty nie widzisz toru tej piłki, nie widzisz, w jaki sposób ona dociera do tego kosza. Tylko wyobraź sobie, że widzisz ją w swoich rękach na przykład, a później od razu już wpadającą do kosza i ty nie zauważasz tego toru, który ona pokonała, że najpierw powiedzmy odbija się od ziemi, później wlatuje do kosza. Nie, ona z twoich rąk automatycznie znajduje się już w koszu. W koszu? Przy koszu? No, to jest tak zwany skok kwantowy. I w przypadku ludzi, no mówi się, że my nie jesteśmy w stanie czegoś takiego zrobić. Chociaż można wyjść też z założenia, że to jest tylko kwestia przekonań, jakby nie patrzeć. Ale na czym polega skok kwantowy świadomości, o którym sobie dzisiaj mówimy? Polega on na wprowadzeniu się w taki stan świadomości, w którym ty już jesteś tą osobą, którą chcesz się stać. Na przykład w momencie, kiedy chcesz, nie wiem, zarabiać 1 000 000 złotych miesięcznie, to ty już teraz nie czekasz, aż to się łaskawie stanie, tylko ty już teraz zastanawiasz się, okej, co robiłaby wersja mnie z równoległej rzeczywistości, która już zarabia ten 1 000 000 złotych miesięcznie. Jak wygląda jej dzień, co kupuje, jakimi ludźmi się otacza, jak ona się czuje sama ze sobą, wszystko. I ty wprowadzasz się już teraz w stan tej osoby. No i może się to wydawać trudne, no i jakby nie patrzeć. W momencie, kiedy na przykład zarabiasz 5 000 złotych miesięcznie, no to może być trochę trudno wejść już od tak w stan osoby, która zarabia 1 000 000 na miesiąc, to nie? No ale właśnie na tym to wszystko polega, żeby afirmować też i wprowadzać swój umysł i swoje przekonania w taki stan, albo inaczej, żeby odbijać na swojej podświadomości takie przekonania, które już miałaby ta wersja ciebie, która zarabia ten 1 000 000 miesięcznie. I te pieniądze teraz to jest tylko przykład. Kolejny przykład, jeżeli chcesz być w idealnym związku, to zastanawiasz się, jak się zachowuje wersja ciebie, która już w takim związku jest. Jak się czuje, jak spędza czas, whatever. Wszystko. I ty już teraz wprowadzasz się w taki stan. I mam tutaj na myśli kontrolowanie też swoich myśli, zastanawianie się, o czym myśli już ta wersja ciebie, która już to ma na co dzień. O czym ona myśli? W jaki sposób się zachowuje, jakie akcje podejmuje na co dzień, tak? Jak wygląda, no mówię, tutaj możesz sobie na przykład zrobić taką listę w journalu, jak wyglądałaby, jakby zachowywała się, jakby myślała wersja mnie, która już ma to coś.
to coś, co ja aktualnie chcę mieć, a jeszcze nie mam. No i skok kwantowy świadomości polega na tym, że ty z tej jednej rzeczywistości do tej drugiej przenosisz się totalnie niezauważalnie. Totalnie niezauważalnie mam na myśli to, że nie wydaje ci się, że ta droga tutaj, którą pokonałaś, trwała nie wiadomo jak długo. Wydaje ci się, że to dosłownie przyszło ekstremalnie szybko. Że coś, co normalnie mówi się, że powinno być okupione miesiącami czy latami ciężkiej pracy, ty to masz od tak. Na tym właśnie polega skok kwantowy świadomości, że to nie jest do końca tak, że ty nie dostrzegasz tego toru, który przebyłeś, tylko on nie jest dla ciebie odczuwalny, bo ty tak szybko dokonałaś tej zmiany. I takiej szybkiej zmiany można dokonać tak naprawdę tylko poprzez świadomą zmianę swoich przekonań na przekonania takiej osoby, która już jest w tym stanie, w którym ty chcesz być. I tutaj też wychodzimy z prawem założenia, wiadomo. Odsyłam do live'a podstawy manifestacji, jeżeli jeszcze ktoś nie widział. Mam nadzieję, że przekaz był dla ciebie pomocny i widzimy się w następnym.